dzisiejszym nabożeństwie. Będzie ono w całości po polsku. Mam nadzieję, że no, tak jak na Was patrzę, to wszyscy będą rozumieć. Także cieszę się, że jesteś, proszę. Nie będę się przypadał. No, ja sam mówię, ja myślę, za chwilę rzeknę, ja muszę uciekać za chwilę, uda ci się. Także, ale niech to się znajdę. To jest mój kolega, drugi ksiądz. No, on z polskim troszkę jeszcze walczy, ale jeszcze parę lat, jak będzie umiał. Także witam wśród nas gościa. Jest wśród nas pierwszy raz. Żeby na nas trafić, to tak troszkę objechał czeski Cieszyn, ale przyjechał na czas. Także cieszymy się, że jest wśród nas. Jest pierwszym pastorem wielkim w zborze w Skoczowie, w wielkiej parafii. Jak wielkiej, to potem możecie po nabożeństwie troszkę podpytać. Jest to naprawdę duża, bardzo, bardzo aktywna parafia, gdzie jest trzech pastorów. Zawsze tam chyba było trzech, nawet więcej, czasem cztery, nie? Duże stacje kaznodziejskie przy tej parafii, także możecie troszkę podpytać o życie tego zboru. Ksiądz Adam Podżerski jest też człowiekiem, który jest zaangażowany i ewangelizacyjnie, i misyjnie w ruch tutaj Śląska Cieszyńskiego. Sam jest jednym z wykładowców szkoły biblijnej, która działa przy Centrum Misji i Ewangelizacji. Jest specjalistą od Nowego Testamentu. To Wam mogę powiedzieć, także jak macie jakieś pytania odnośnie Nowego Testamentu, to możecie też pytać. Cieszymy się, że jest wśród nas i ja już przekazuję głos. Ja tylko chcę się usprawiedliwić. Niestety muszę wyjechać dzisiaj do Ostrawy, także gdzieś około godziny w pół do szóstej będę musiał stąd wyjść. Nie gniewać się, że w czasie małżeństwa będę wychodził. Także życzę Wam dobrego czasu, błogosławieństwa i niech Pan Bóg prowadzi i w słowie, i w słuchaniu. Witam serdecznie. Cieszę się, że mogłem do Was przyjechać i że będziemy mogli mieć społeczność pod Słowem Bożym. Hasło z Ewangelii Jana 19 rozdziału 30 wiersz, a gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę oddał ducha. Panie nasz, dziękujemy Ci, że wykonałeś wszystko na krzyżu i my nic nie możemy do tego dodawać, ale daj, żebyśmy to wszystko mogli pojąć, zrozumieć i przyjąć pokornym sercem. Błogosław nam tą społeczność u Twoich stóp. Amen. Pieśń numer 137. Będziemy musieli wyłączać światło, żeby było lepiej widać, bo mamy inny projekt. Ktoś słabo widzi, to proszę do przodu. Thank you.
Wstańmy do modlitwy. Panie nasz i Boże, znowu przychodzimy pod krzyż Jezusa Chrystusa. Bo gdzież pójdziemy ze wszystkimi ciężarami duszy i ciała? Dziękujemy Ci, że z krzyża spływa łaska. Panie, znowu chcemy doświadczyć Twojej łaski u stóp Twojego krzyża, abyś oczyścił nas od wszelkiego grzechu, umocnił we wierze, abyś pozwolił nam kroczyć naprzód, naśladować Zbawiciela naszego i służyć Ci wiernie. Błogosław nam, Panie, tą chwilę u Twoich stóp, aby nam służyła ku zbudowaniu, a Tobie ku chwale. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. A Słowo Boże czytam z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 22 od 54 wiersza. Piotr zaś szedł za nim z daleka, a gdy rozpalili ognisko na środku podwórza i usiedli wokoło, usiadł i Piotr wśród nich. Gdy zaś pewna służąca zobaczyła go siedzącego w blasku ognia, przyjrzawszy mu się, rzekła: i ten był z nim. On zaś zaparł się, mówiąc: niewiasto, nie znam go. A niedługo potem ktoś inny, zobaczywszy go, rzekł: i ty jesteś z nich. A Piotr rzekł: człowieku, nie jestem. A po upływie mniej więcej jednej godziny ktoś inny zapewniał, mówiąc: doprawdy, i ten był z nim, jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś odrzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, zapiał gór. A Pan, obróciwszy się, spojrzał na Piotra i przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak do niego rzekł: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał. Amen. Pieśń 148. Thank you.
łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A Słowo Boże czytam z Ewangelii Mateusza z rozdziału 12, od wiersza 38 do 42. Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy z uczonych w piśmie faryzeuszów, mówiąc: Nauczycielu, chcemy widzieć od Ciebie znak. A on odpowiadając, rzekł im: Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak i Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je, bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Panie nasz, daj nam otwarte serca i zapisz w nie Twoje słowo. Amen. Na co dzień posługujemy się często znakami. Znak to coś takiego, co świadczy, że za tym znakiem będzie jakaś rzeczywistość. Gdy jadę drogą, widzę znak, uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to wiem, że za tym znakiem ta droga będzie. Znaki mamy na co dzień. Pan Jezus, gdy chodził po ziemi, wyglądał jak człowiek. Pan Jezus był Synem Bożym. Do tego trzeba było wiary. Uczniowie powoli do tej wiary dochodzili, gdy chodzili za Jezusem, widząc Jego dzieła, słuchając Jego słowa. Ale faryzeusze, wiemy, że to byli ludzie, którzy ciągle chcieli Jezusa na czymś przyłapać. I oto pewnego razu mu powiadają: pokaż nam znak, w domyśle, który by potwierdził, że jesteś Synem Bożym. Jezus się oburzył. Pokolenie złe i cudzołożne znaku żąda, nie dostaniecie znaku, powiada. Miał rację? Oczywiście. Mało znaków już widzieli? Tyle już było uzdrowień. Tyle cudów Jezus uczynił, ciągle mało znaków. Trzeba było być naprawdę duchowo zaślepionym, żeby w tych cudach wszystkich Bożych, w cudach Jezusa, nie dostrzec wyraźnego znaku, że Jezus jest od Boga. Dziś też jest wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga, powiadają: no chyba, żeby nam dał jakiś znak. Najlepiej, gdyby tak Pan Bóg pokazał swoją twarz zza chmury, pomachał i powiedział: popatrzcie, tu jestem. Ale jestem przekonany, że nawet wtedy by nie uwierzyli. Człowiek taki już jest. Jeżeli chce uwierzyć, to nawet znaków nie potrzebuje. A jeżeli nie chce uwierzyć, to choćby nie wiem, ile znaków i cudów zobaczył, nie uwierzy. Cuda, które czynił Jezus, były zarówno cudami, jak i znakami. W Ewangelii nieraz czytamy, że Jezus czynił cuda i znaki. Jaka jest różnica? Tak naprawdę chodzi o to samo. Tylko że cuda bardziej potwierdzały to, co Jezus czynił dla ludzi, żeby im pomóc. Jezus się litował nad chorym człowiekiem i dlatego uzdrawiał. Natomiast znaki
bardziej świadczyły o tym, że Jezus ma Bożą moc. Na przykład czytamy, że gdy Jezus zamienił wodę w wino w Kanie Galilejskiej, takiego pierwszego znaku dokonał. I objawił chwałę swoją i uwierzyli w Niego uczniowie Jego. Jezus czynił wiele znaków i wiele cudów, ale faryzeusze mieli oczy zaślepione. Pokaż nam znak. Jezus mógłby na tym poprzestać i powiedzieć: koniec, dość, dość tych znaków macie. Ale Jezus, jak wiemy, jest zawsze pełny litości. I powiada im: dostaniecie jeszcze jeden znak. Jeden, ostatni, największy, najważniejszy znak Jonasza. Co to jest znak Jonasza? My znamy historię Jonasza ze Starego Testamentu i od razu nam się kojarzy, nawet gdyby Jezus nie wyjaśnił tego znaku, to wiemy, na czym polega analogia. Jonasz był w brzuchu wieloryba, wieloryba został wypluty na brzeg. Jezus będzie ukrzyżowany, będzie w grobie i wyjdzie na zmartwychwstanie. Ale przypomnijmy krótko historię Jonasza. Prawdopodobnie 7 albo 8 wiek przed Chrystusem. Nie mamy tam powiedziane, kiedy się to działo, ale z okoliczności, z sytuacji politycznej tak możemy wywnioskować. Jonasza powołał Pan Bóg i powiada mu: idź do Niniwy, głoś im Słowo Boże, wzywaj do upamiętania. Jonasz pomyślał: do Niniwy? Przecież to jest wrogie państwo. Niniwa była stolicą Asyrii. Asyria była największą potęgą na Bliskim Wschodzie i napadała na różne okoliczne kraje. Izrael też nieraz uszczuplała. Do tego wrogiego państwa? Do Niniwy? Pan Bóg powinien ich ukarać. Powinien ich zniszczyć za ich grzechy, a nie wzywać do pokuty. Jonasz chciał być mądrzejszy od Pana Boga. Niniwa była na północny wschód, no to Jonasz uciekł na zachód. Tam było morze, wsiadł na statek, żeby być jak najdalej. Czytamy, że uciekał sprzed oblicza Pana, ale może chciał mieć taką pewniejszą wymówkę. Im dalej będzie od Niniwy, tym trudniejszy będzie powrót. Panie, nie dam rady, nie mogę, za daleko. Wiemy, co się stało. Po drodze burza na morzu, statek w niebezpieczeństwie, pasażerowie w niebezpieczeństwie, każdy z innego kraju, każdy czci innego Boga. I w świadomości starożytnych ludzi Pan Bóg się na kogoś gniewa. Któryś Bóg się na kogoś gniewa i dlatego ta kara. Rzućmy losy. Rzucają losy. Los padł na Jonasza. Zrządzenie Boże. Przepytywanie, skąd jesteś i tak dalej. Przyznał się, co miał robić. Uciekam od Boga. Ale od razu podsuwa im wyjście. Wrzućcie mnie do morza. Przystali na to, bo potraktowali to jako ofiarę złożoną Bogu, aby ta burza ustała. Znowu myślenie starożytne. Trzeba Bogu złożyć ofiarę, żeby go przebłagać, żeby prawda, burza ustała. Jonasz być może myślał: a niech się już wszystko skończy. Czasem człowiek, gdy wpadnie w tarapaty po uszy i nie wie, jak z tego wyjść, to myśli: najlepszym by było wyjściem tak się zapaść po ziemię. Albo żeby już wszystko się skończyło. Wrzućcie mnie, wszystko się skończy. Takie było myślenie ludzkie, ale Pan Bóg ma inny plan. Tam, gdzie człowiek myśli, że jest koniec, Pan Bóg często dopiero zaczyna. No i wiemy, Pan Bóg przygotował rybę, która go połknęła, po 3 dniach wypluła.
Naukowcy po dziś dzień dyskutują, czy jest to możliwe, żeby była gdzieś taka ryba, która by połknęła człowieka, nie wyrządzając mu szkody, 3 dni i 3 noce w jej wnętrzu mógłby przeżyć i znowu zdrowy wyjść. Jeżeli nawet dyskutują, czy to jest możliwe, czy nie, to powiedzmy sobie, czy jest możliwe, żeby na przykład ślepy od urodzenia za jednym dotknięciem zaczął widzieć, żeby kaleki od urodzenia na jedno słowo powstał i chodził, też moglibyśmy powiedzieć niemożliwe. Ale tam, gdzie jest Boże działanie, tam jest możliwe. I czytamy tam, że to Pan Bóg przygotował taką rybę. Niezależnie od tego, co dziś ludzie o tym myślą, Pan Bóg przygotował taką rybę i tak się stało. Jonasz we wnętrzu ryby nie próżnował. Tam się opamiętał, uświadomił sobie, co się stało. Tam przeżył swoje nawrócenie. Żałował, pokutował, a Pan Bóg nawet tam go dostrzegł. Przed wzrokiem Bożym nic nie jest zakryte. Ryba wypluła go na ląd i Pan Bóg znowu przemówił. Idź do Niniwy. Pan Bóg jest konsekwentny. My ludzie tak łatwo zmieniamy plany, jak nam coś nie wychodzi. Pan Bóg nie. Żaden człowiek nie jest w stanie pokrzyżować Bożych planów. Pan Bóg swoje plany konsekwentnie przeprowadzi. Nawet człowieka potrafi zmienić, przemienić tak, że jego plan realizuje. I Jonasz idzie do Niniwy i głosi, wzywa do pokuty i nawet sam się nie spodziewał, że Niniwa się upamiętała, Niniwa się nawróciła. Jonasz był dla Niniwy znakiem. Pan Bóg chciał Niniwę upamiętać, posłał znak i ten znak był skuteczny. Jonasz był dla Niniwy znakiem i historia potwierdza, że zagłada Niniwy przesunęła się na później. Pan Bóg, widząc pokutującego człowieka, pokutujący lud, potrafi nawet wtedy swój plan zmienić, odsunąć dalej. I Jezus powiada, będzie wam dany znak Jonasza. I wyjaśnia im, że tak jak Jonasz, tak Jezus będzie musiał umrzeć, będzie złożony na ofiarę, tak jak oni tego Jonasza na ofiarę chcieli, złożyli, dali, będzie złożony na ofiarę, będzie w łonie ziemi i powstanie. I to jest znak najważniejszy. Wyobraźmy sobie, że mielibyśmy wiele znaków, cudów Jezusa, a tego znaku byśmy nie mieli. W co byśmy mogli wierzyć? Że Bóg ma wielką moc, że działa wśród ludzi, że potrafi uzdrowić, że potrafi burzę uciszyć, że potrafi wiele zdziałać, ale tak naprawdę czy dałoby nam to zbawienie? Może byśmy wtedy mogli z tej mocy Bożej korzystać, modląc się do Niego, Panie, pomóż mi w tym, zmień to w moim życiu. Ale dzięki znakowi Jonasza, dzięki Jezusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu mamy zbawienie. I to jest największy, najważniejszy znak. Ale oto Jezus, gdy mówi o znaku Jonasza, to tak naprawdę powiada, że to jest dopiero pierwsza część. Bo Jonasz jest jeszcze znakiem w drugim znaczeniu. Nie tylko to, co Jonasz przeżył z tą rybą, ale to, że poszedł z Ewangelią, poszedł z poselstwem Bożym
do Niniwy. Gdy te dwa znaki połączymy, to teraz mamy pełny obraz. Bo są ludzie, którzy powiadają tak. No ja wiem, że Pan Jezus umarł na krzyżu 2000 lat temu. Że zmartwychwstał. No może w to już trochę mniej ludzi wierzy, ale też sporo ludzi powiada, tak wiem, że zmartwychwstał. Ale to historia. 2000 lat temu. My dziś żyjemy w XXI wieku. Tu mamy inne realia. Tu trzeba być współczesnym. Co nas tam obchodzi? Historia. Ale Jonasz nie tylko przeżył z tą rybą, ale poszedł i głosił. I druga część tego znaku Jonasza powiada nam, że Ewangelia jest głoszona o Jezusie Chrystusie. To, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to jest jedna część. To jest historia. Ale ta historia dzisiaj ma nam wiele do powiedzenia, dlatego że Ewangelia jest głoszona. Pan Bóg tak kieruje ludzkością, że po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, Jezus odszedł do nieba. I Pan Bóg nie pozwolił na to, żeby tylko przetrwał, krzyż i zmartwychwstanie przetrwało jako historyczny fakt. Pan Jezus, Pan Bóg posłał Ducha Świętego, który utworzył Kościół. I w Kościele od 2000 lat głoszona jest Ewangelia. I gdy Ewangelia o Jezusie Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstanym, jest głoszona, to Duch Święty potwierdza tą Ewangelię na sercach. I gdy serca przyjmują i otwierają, przyjmują tę Ewangelię i się otwierają, to tą drogą dostępują zbawienia. To jest niezwykłe. W jaki sposób możemy zbawienia dostąpić? Po pierwsze, przez to, że Jezus umarł i zmartwychwstał. A po drugie, że Ewangelia o tym jest dzisiaj głoszona, a my możemy to usłyszeć, otworzyć się, przyjąć, w to wierzyć i na tej drodze Pan Bóg nas zbawia. Zbawienie oznacza, że serce człowieka jest obmyte z grzechu, że Duch Święty zamieszka i przemienia serce, że imię nasze jest zapisane w Księdze Żywota w niebie, że jest dla nas wieczne Królestwo w niebie. To wszystko jest Bożym darem. Pan Bóg chce to dać. I żeby człowiek mógł do tego znaleźć drogę, żeby człowiek mógł do tego dojść, Pan Bóg postanowił znak. Tym znakiem jest Jezus Chrystus, który umarł i zmartwychwstał. Tym znakiem jest głoszona dziś Ewangelia. Tak wielu ludzi powiada, jeżeli Bóg istnieje, to niech mi pokaże znak. Całkiem podobni do tych faryzeuszy. Czy mało jest znaków w dzisiejszym świecie? Choćby sam fakt, że istnieje Kościół, że w Kościele Ewangelia jest głoszona, a każdy człowiek do Kościoła ma drzwi otwarte. Może przyjść, może usłyszeć. My żyjemy w kraju, gdzie mamy wolność, gdzie możemy słuchać Ewangelii, możemy głosić, nikt nas za to nie prześladuje, nikt nam tego nie ogranicza. Jest wiele krajów na świecie, gdzie ten znak musi być ukryty, gdzie są prześladowania, gdzie ludziom się zabrania, gdzie trudniej znaleźć ten znak, trudniej dojść do wiary, trudniej uwierzyć. My mamy tak wiele błogosławieństw od Boga. Mamy wolność, mamy dobrobyt.
Mamy Ewangelię głoszoną w takiej czystej postaci. U nas naprawdę już nie ma wymówki. I jeżeli ktoś i dzisiaj nie skorzysta z tego znaku, nie uwierzy w Jezusa Chrystusa i nie przyjmie, sam sobie jest winien. Nigdy na nic nie będzie się mógł wymawiać. Nawet pozna, że miał okazję i sposobność jak nikt inny, a z tego nie skorzysta. Ale jeżeli my poznaliśmy drogę do zbawienia, jeżeli ją znamy i tą drogą kroczymy i wiemy, że Jezus Chrystus za nas umarł, dla nas zmartwychwstał i w tym głoszeniu Ewangelii uczestniczymy, w tym życiu Kościoła, to teraz nasze zadanie jest, żebyśmy byli znakiem dla tych ludzi, którzy są wokół nas. Tak jak Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak my, którzy słyszymy głos Boży, winniśmy być znakiem dla tych, którzy może tu nie przyjdą, ale może my jako znak powinniśmy do nich pójść. Do naszych sąsiadów, do znajomych, do tych, którzy na nas patrzą, żeby nasze życie, nasza postawa, nasze postępowanie, nasze świadectwo było dla nich znakiem. Znakiem tego, że Jezus żyje, że żyje w nas, że kocha każdego człowieka, że każdego chce zbawić. Pan Jezus jest znakiem dla nas, a my, tak jak Jonasz, mamy być znakiem dla innych. Może nieraz się zdziwimy, bo nawet może się nie spodziewamy tego, o kim myślimy, że on się już nie nawróci, on się już nie upamięta. A przez modlitwę za niego i przez świadectwo, przez, nie wiem, jakiś upływ czasu, może się okazać, że rzeczywiście ten znak rozpozna. I że też uwierzy, też będzie zbawiony. Pan Jezus, gdy mówił o tej drugiej części znaku, o tym głoszeniu Ewangelii, to dał dwa przykłady. Powiedział, że Jonasz będzie znakiem dla Niniwy, a królowa z południa, dla królowej z południa znakiem jest Salomon. Chodzi o królową Saby, która przyszła do Salomona. I popatrzmy, mamy tu takie dwa kierunki. Bo Jonasz został posłany i poszedł do mieszkańców Niniwy. Natomiast królowa z południa, królowa Saby, sama miała to pragnienie i poszła do Salomona. I tak jest i dzisiaj. Są ludzie, którzy pragną, szukają i przychodzą. I dlatego drzwi Kościoła są otwarte. Ludzie mogą przyjść, słuchać i uwierzyć. Ale są też tacy, do których trzeba pójść. Tak jak Jonasz poszedł do Niniwy, aby im złożyć świadectwo, aby oni uwierzyli. Już po niedzieli będziemy mieli Wielki Tydzień. Znowu pamiątka tych wielkich wydarzeń krzyża, zmartwychwstania. Pamiątka. Ale dla nas niech to nie będzie tylko pamiątka. Niech to będzie wezwanie takie. Przypomnienie. Jeżeliśmy ten znak przyjęli i odczytali, to bądźmy znakiem dla tych, którzy są wokół nas, aby im też Ewangelię pokazać, aby im też Ewangelię zanieść. Amen. Będziemy się modlić i zachęcam do modlitw głośnych. Pane, chceme poděkovat za to, že ty jsi naším znakem.
Ty jsi tím znamením. Ten tvůj kříž je pro nás důležitý. A tak ti chceme poděkovat, že máme to evangelium. Že ho můžeme denně otvírat. Že se jim můžeme sytit, Pane. Děkujeme ti, že tvá láska je nekonečná. Že jsi založil církev, Pane. Že i dveře našeho kostela jsou stále otevřeny pro všechny, kteří ještě bloudí. Dej, Pane, ať najdeme i tu cestu k těm, kteří zde chodili, Pane, kteří přicházeli každou neděli, ale někde se ztratili. Prosíme, otevírej ty jejich dveře domovu, abychom tam mohli, Pane, přinést to tvé evangelium o spasení. Požehnej, Pane, jak tu práci v Džingelově, tak i u nás, Pane, všude tam, kde ten velký týden zase soustředí pozornost především na tvůj kříž. Děkujeme ti, že se stal znamením tohoto světa a že jsi spasitelem všech. Děkujeme ti, že jsi vzal podobu toho otroka, že se ponížil proto, aby si nás všechny spasil. Kéž se jednou sejdeme u těch otevřených dveří a v tvém království, Pane, kde budeme slavit a oslavovat, Pane. Už nás nic nebude bolet a trápit. Požehnej nám všem a buď s námi. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za wszystko, coś Ty uczynił dla nas, żeby to tak dzisiaj jasno słyszeli, z powodu nas jest przyszedł, z powodu naszych grzechów. Tam na krzyżu zapłacił tą największą cenę, swoją świętą krwią, która nas dzisiaj może podnieść. Dziękuję Ci, że ta Ewangelia głoszono, a proszę tu u nas w Cieszynie Radnej Medytacji, żebyśmy szli za tymi, jeżeli to jeszcze nie słyszeli, a mieli to usłyszeć. Pomóż nam w tym, aby my nie byli obojętni. Panie, błogosław Ty i bratu Zimielowa, poświętego. Amen. Amen. Pane Bože, ve jménu Ježíše Krista ti děkujeme, že jsi přišel na svět, abys nás zachránil od našich hříchů a tě prosíme, abychom měli tu odvahu, aby nám leželi na srdci ti naši blížní, abychom jim předali to evangelium, aby slyšeli evangelium, aby jsi jim otevřel ty oči, aby porozuměli tomu naší situaci beznadějné, bez tebe a tak se nad nima smiluj a taky se smiluj nad námi a nám dej skutečně ten zájem o ty blížní a abychom nemysleli jenom na svoje pohodlí, ale abychom skutečně dělali to, co chceš ty a ty chceš, abychom šli a kázali to evangelium, abychom byli tím znakem tvým, abychom ukazovali na tebe, že potřebují tebe, že jsi náš jediný zachránce. Amen. Amen. Pane Ježíši Kriste, budeme v těchto dnech oslavovat, připomínat si velikonoční znamení, které si Ježíši Kristu ukázal před celým světem pro všechny dějiny. Děkujeme ti za to, že smíme i v naší zemi o tomto znamení kázat, dokonce veřejně. Ale to, co my neumíme, a to, oč tebe s pokorou a velmi naléhavě prosíme. Ty jsi slíbil, že pošleš svého ducha, který ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Prosíme tě, vylej svého ducha na tuto zemi a dej, aby si právě ti, kteří kolem nás mají srdce všelijak předspaná, přehlcená, mají pocit, že je ty věci nikdy nezajímají. Ty svým duchem svatým, dotkni se jejich srdce, aby pochopili, že hledat tebe je v jejich nejvlastnějším zájmu. Ukaž, jak vážný je hřích, jak před ním není útěku. A nám dej odvahu, abychom uměli posvědčit, že v Ježíši Kristu je spasení a záchrana pro každého, kdo k němu s pokorou přijde.
Amen. Drogi nasz Panie, oto wstępujemy w wielki tydzień, prosimy, abyś dał nam pokorne serca, by znowu nas pociągnąć bliżej Ciebie, abyśmy znowu mogli lepiej Tobie służyć, bardziej wiernie Ciebie naśladować. Panie, krzyż nie na darmo stanął na Golgocie. Ty nie na darmo kochasz każdego z nas, ale chcesz nas kształtować na obraz Jezusa Chrystusa, abyśmy coraz bardziej podobni byli do Ciebie. Prosimy, daj nam takie prawdziwe, błogosławione przeżycia i tu po czeskiej, i tam po polskiej stronie, abyśmy, Panie, byli takim dobrym świadectwem i znakiem dla ludzi, którzy na nas patrzą. Prosimy przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Pieśń numer 132.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Wam błogosławi Pan i niechaj Was strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Wami i niech Wam miłościw będzie i niech obróci Pan twarz swoją ku Wam i niechaj Wam da swój święty pokój. Amen. I pieśń 154.